Że tak, Arku, mogę cię zapytać, czy możemy porównywać... Arku, czy mogę cię zapytać... Arku, czy... Arku, zapytać... Jeszcze raz, jest Arku 3! To ci... Cześć, siemanko, z tej strony Radyjko i Piotr. Dzisiaj kolejny materiał dotyczący świąt. Już są coraz bliżej. Christmas, I give you my heart. Ale nie tylko to. Przygotowaliśmy też listę prezentów peryferyjnych. Specjalnie dla was, bo wiecie, były pecety, laptopy, w zasadzie wszystko było, ale może byś chciał myszkę komuś kupić. Dlatego też w dzisiejszym materiale przyjrzymy się w trzech przedziałach cenowych myszkom i podkładkom. Jednocześnie w tym samym czasie udostępniamy materiał na drugim kanale. Link w prawym górnym narożniku waszego ekranu. A jeżeli chcecie coś dostać z tego, co zaproponujemy, to nie tylko sami obejrzcie, ale też pokażcie swoim rodzicom na przykład i powiedzcie: patrz mamo, jakbym miała pomysłu. Gdybym miał dostać prezent w tym roku, to fajnie byłoby, żeby to było to. Myszka. Totalnie ułatwiamy wam zadanie, bo wszystkie linki są w opisie jednego, jak i drugiego filmu. Let's go! Pełen luz. Więc tak, mamy trzy progi cenowe. Myszka do 100 zł. Do 250 i powyżej 300 zł. W każdym tym progu znajdziecie dwa produkty i żeby było ciekawiej, to my z Piotrem będziemy losowali, który ma przedstawić jaki produkt. A wasze zadanie jest, żeby ocenić, który z proponowanych produktów przeze mnie czy przez Arka był dla was bardziej interesujący. Zaczynamy! Myszka do 100 zł. Zaczynamy od losowania. Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. Prawa czy lewa, Piotrek? Prawa. No to ja biorę lewą. Zaczynamy, proszę uprzejmie. I już do nas trafiają Sharkoon Skiller SGM2 RGB. HP Pavilion Gaming. Pavilion. HP Pavilion. HP Pavilion Gaming Mouse 300. Brzmi naprawdę, 300 jak ktoś woli. Brzmi naprawdę konkretnie. Spojrzałem na to Sharkoon Killer. A to jest Sharkoon Skiller. Mocno gamingowa myszka. A moja już, wiesz co, fajna jest. Z podkładką w zestawie. No, tak wyglądają pudełeczka. Produkty już rozpakowane i mamy myszki nasze w dłoniach. Jeżeli chodzi o moją, to jest Sharkoon Skiller. Zbudowana jest na sensorze optycznym SPCP6651, czyli tak, mogło być mocniej i lepiej zdecydowanie. Ale wciąż cieszymy się z dwóch podstawowych rzeczy. Będzie podświetlana, jest całkiem wygodna, ponieważ profil powoduje, że jest właśnie taką łódeczką. Co prawda dla mnie już prawy przycisk jest za bardzo pochyły. Mam wrażenie, że cały czas jak go kliknę, to się zapada. No i rozdzielczość pracy maksymalna to 6400 dpi. Plus można tym przyciskiem na dole wyłączyć sobie podświetlenie, jeżeli go nie chcemy. Wow. 5000 dpi. Powiem ci tak, była zapakowana dość... Specyficznie. Przez kiedyś tak się pakowało myszki, teraz już rzadko się to spotyka, więc byłem pełen obawień, ale bardzo fajny design, taki prosty, ale ten zielony dodaje trochę klimatu. Niestety nie ma oplotu, także tu na minusik. No i ten klik jest fajny. No i jak jest podświetlana, widzę, że tu chyba tylko logo HP. Ten przycisk to nie jest tylko wyłączenie, ale to jest też... Zmiana? Zmiana trybu, wiesz, jest oddychający, jest tęcza statyczna. Jest jakieś przejście kolorów, jest taka fala. No nie, to u mnie kolorystycznie jest tylko podświetlane logo i scroll na zielono. A nie, przepraszam, jeszcze tutaj jest. Grill z przodu. Grill, tak jak w samochodzie prawie. O! Jest czerwony! A czekaj, co ja zrobiłem? A, okej. Okay. Zmieniłem z dpi. Zmieniłem dpi, ale nie wiem jak to zrobić. Wydawało mi się, że nie wciskałem tutaj. No, okay. To jest klasyk, zmiana dpi powoduje zmianę koloru. Zmiana dpi powoduje zmianę koloru, czyli dość klasyczne rozwiązanie. Podoba mi się ta myszka i powiem ci, że pracuję też spokojnie, nie mam żadnych zastrzeżeń. Dobrze leży w dłoni, nie zabieraj mi myszki. Oddaj mi myszkę. Oddaj mi myszkę. Nie, ty mi oddaj myszkę. To są nasze propozycje. Myszka do 100 zł już jest za nami. Idziemy na drugi próg, czyli myszka do 250. Prawa czy lewa? Zaskoczyłeś mnie. Biorę lewą. Alright. G502SE od Logitecha w moich rękach. Rokat Kane 100 IMO. 100 ammo. Tej, patrz to. Jaki kosmodrom mam zapakowany osobno. O. I mam naklejkę Logitecha. 502 od Logitecha jest teraz takim sztandarem, zwłaszcza po zmianie i dorzuceniu sensora Hero 16000 dpi optycznego. To jest sztos.
Powiem ci, że Elon Musk chyba odwiedził kiedyś fabrykę Rokata i powiedział, jaki klimat lubi, bo jest taka dość kanciasta ta myszka, takie rzadko spotykane. Teraz wjeżdża fragment. Kanciasty. Jeżeli chodzi o 502, stary, dobry, sprawdzony kształt, profilowana dla praworęcznych, bardzo dużo dodatkowych przycisków. Mamy dwa tutaj pod kciukiem, dwa pod palcem wskazującym, przycisk snajper, no i możliwość wrzucenia tych dodatkowo 5 ciężarków, zwiększając znacząco jej masę. Poza tym przyciski nie są integralną częścią obudowy, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, plus to, co Logitech robi najlepiej, czyli scroll, który może być zablokowany i odblokowany. Skroluj się, skroluj się. Tłońcie! Memy, wpływajcie we mnie! Patrz. Słucham, masz czas, a się skończy kręcić. Okej. Okay. No moja myszka jest przeciwieństwem twojej myszki w zasadzie w 100%, bo to jest dla ludzi, którzy po prostu lubią proste rozwiązania i wygodne. To myszka jest wygodna, ale ma tutaj dwa boczne przyciski i na tym się kończy jeszcze DPI. Kończy się. No niestety, faktura boczna. Chciałem tylko powiedzieć, że z boku ma fakturę taką i nie jest to guma, tylko to jest plastik, ale taki, który ma tutaj zapobiec temu, żeby ręka nam się ślizgała, czy jak nam się spoci, żeby lepsze było trzymanie tej myszki. No i to tyle, no. Jest no po i prostu to tyle, fajna. No. Jeszcze o sensorze, sensor Preoptic R8, do tego 8500 DPI. No i to, o czym tutaj sobie jeszcze doczytałem, że jest technologia Titan Click, czyli generalnie ta myszka skupia się na tym, co jest w środku, a nie na tym, co jest na zewnątrz. Czyli bardzo fajne rozwiązanie, że gdzie byśmy nie kliknęli, ten klik będzie taki sam, tak samo mocny i tak samo dokładny. Podświetlany u Ciebie jest jedynie i wyłącznie scroll. Tak. U mnie delikatne, subtelne logo Logitecha. Oczywiście jedną, jak i drugą możemy z softu sterować i programować przyciski. U mnie tych zmiennych jest aż 11 klawiszy, co jest naprawdę genialne. U mnie kilka mniej. Więc jeżeli chodzi o naszych kandydatów, to już ich poznaliście. Łapeczki w górę, jeżeli uważacie, że 502 z sensorem Hero zamiotła totalnie i jest tegorocznym hitem. A jeżeli wolicie proste rozwiązania, ale za to z solidnym wnętrzem i precyzją, to głosujcie na Rokat Kind. Ence pęce w której ręce? Czyli ja teraz. Lewa. Rokat Kind 200. O! Aimo. U mnie HyperX Pulsefire Dart. Nie widziałem tej nigdy myszki, więc z chęcią zobaczę, jak to się prezentuje. Ważną rzeczą, zanim jeszcze je rozpakujemy, jest to, że obie są bezprzewodowe. No to tamta automatycznie przegrała. Dostałem. Dawaj noża. Dawaj noża. Daj kamienia. Hu, 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 hu. Dzień dobry, kolego. Rozpakowaliśmy, sprawdziliśmy i teraz możemy przejść do konkretów, a przede wszystkim włączyć myszki. No powiem Ci, że podświetlenie jest bardzo analogiczne w obu przypadkach, czyli po prostu logo i scroll. Logo i scroll. Przed chwileczką rozmawialiśmy o Kainie w wersji 100, który miał nieco gorszy sensor. Tutaj skakujemy na wersję 200, która ma sensor od Rokatów sztandarowy All Eye. Łączność bezprzewodowa, ale nie martwcie się, bo w razie czego po prostu robimy pyk, robimy klik i myszka jest podłączona. Myszka jest gotowa do pracy, do ładowania. No, a to powiem Ci, że jak tak patrzę na Twoją myszkę, to wydaje mi się, że HyperX poszedł w bardzo podobnym kierunku. Ilość przycisków się zgadza. Inny trochę design, tutaj jest bardziej wyprofilowana. Tutaj leworęczni raczej mogliby się pobawić. Mogliby się pobawić, ale nie jest skazane. To nie jest skazane. Tutaj już takiej opcji nie ma, ale możemy sobie, proszę, odłączyć, możemy myszkę podłączyć, jeżeli mamy taką potrzebę. Jest też hubik, który sobie tutaj podłączamy. Służy nam za przeduszkę, nadajnika. Na nadajnika, więc wszystko tutaj. USB-C? Czy ja widziałem USB-C? Tak, USB-C, więc może jeszcze sobie telefon podładować, jak można USB-C, a u Ciebie bieda. Kolega, no mikro. I tutaj jak zrobimy naklejkę ochronną, mamy informację, że jest to wireless charging, czyli jeżeli mamy jakąś matę do ładowania, jakąś podkładkę, to możemy sobie ją bezprzewodowo ładować i to jest mega spoko. Jeżeli chodzi o sensor All Eye o rozdzielczości 16000 DPI, myszka, z której korzystam na co dzień, dokładnie taki sam sensor posiada i jestem skłonny za niego poręczyć, że jest to jeden z najlepszych dostępnych w chwili obecnej na rynku, a sama konstrukcja tego urządzenia jest wyjątkowo lekka. Sensor od PixArta 3389, czyli jeden z najlepszych dostępnych na rynku, czyli tutaj na wnętrznościach też nie oszczędzano i na pewno ta myszka będzie się sprawdzać i służyć nam bardzo długo. Do każdej z nich oczywiście znajdzie się dedykowany soft, żeby jeszcze bardziej je spersonalizować i cieszyć się nieograniczoną rozrywką. Ja chciałem tylko powiedzieć, że tutaj są takie mięciutkie poduszeczki i to jest mega ciekawe. Co? Jak no, weź sobie dotknij, to jest taka poduszeczka. What?
To nie jest typowa gumowa powierzchnia, nie, tylko nie, tak nie. Jak powiedziałeś, to jest to taka jest normalnie poduszeczka. Delikatna poduszeczka. Mega plusik za poduszeczki. Według mnie w obu modelach ktoś mógłby mieć jakiekolwiek uwagi, no to to, że tych przycisków mogłoby być więcej. No ja takiej ilości przycisków nie potrzebuję, więc tutaj problemu nie ma. No na pewno jest to wyższy budżet, jeżeli ktoś chce naprawdę komuś zrobić dużą przyjemność drogim, trwałym gryzoniem. Napiszcie, która wam się bardziej podoba, jeżeli mielibyście zdecydować w tym dość wyrównanym wyniku. A jeszcze wiem, co chciałem sprawdzić. Wagę. Różnica w wadze jest statystycznie bez znaczenia. Jeszcze muszę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, którą uwielbiam w Rockacie. Aimo. Ich system podświetlenia inteligentnego, współgrającego z wami, działającego tak jak wy. Jest naprawdę genialny. A teraz przejdźmy do drugiej kategorii. Podkładki. Lewa czy prawa? Prawa czy lewa? Prawa. To lewa. Bang! W moje ręce Goliatus Control Fisher Edition w wersji, jeśli się nie mylę, S. A u mnie California Access Margate. A jesteśmy w kategorii, przypominam, podkładka do złotych 50. Za 50 zł. No właśnie, tak. Za 50 zł. No nie ukrywajmy, mamy dwie opcje. Albo postawić na markę, którą znamy, lubimy i mamy sprzęt od niej, a chcemy zaoszczędzić, no to mamy coś za coś i dostajemy małą podkładeczkę. Dzięki, że reklamujesz moje. Albo mamy wybór taki, że weźmiemy markę mniej znaną, ale za to w tej kwocie dostaniemy znacznie większy produkt i bardziej funkcjonalny. Ważną rzeczą przy wyborze odpowiedniej podkładki pod łóżkę nie jest tylko budżet czy też marka, ale przede wszystkim miejsce na waszym biurku. Bo to, co pchnęłoby mnie do skorzystania z tak małej podkładki, to tylko i wyłącznie brak miejsca na biurku albo brak biurka. Nie wiem, że muszę na kolanie korzystać, wiesz, jest tak. To już w polowych warunkach. No tutaj mamy dużą podkładkę, jest dużo przestrzeni, to raczej nie jest speed, ona jest taka szorstka trochę. Wydaje mi się, że w 100% do 50 zł możemy zrobić komuś fajny prezent. Obie są obszyte, wymiary Razerowej to 27 na 21,5 cm. Wymiary mojej to jest prawie kwadrat 40 na 45. Podkładka do 100 zł, czyli druga runda. Lewa. Szybko poszła. Lewa, lewa, lewa. Au! Ale mi rzucił na kostki chamsko. Corsair MM250. HyperX Fury S. Yeah! Oh! Coś tam w fabryce. No, zombie. Lubnęło do nas kutry rybackie. Lubią jeść śledzie w fabryce. Corsair. Ale ta podkładka jest, stary, muszę ci powiedzieć, mega, mega gruba. Jest mega, mega gruba i mega, mega bez obszycia. 40 na 45 cm, MM250, reklamowana przez zawodników Bigu, to jest seria Champions. 100% speedowa podkładka z minimalistycznym tylko logo. Za dwie dychy mniej, za 69 zł dostajecie HyperX-a, który jest znacznie mniejszy, ale dostajemy za to obszycie w gratisie. Tak, i podwinięte rogi. I podwinięte rogi też w gratisie. Nie, to się wyprasuje w domu. No i będzie zdecydowanie też trwalsza, mając na uwadze obszycie, tak, po bokach. No i powierzchnia speed, czyli dla tych, którzy lubią bardziej zdecydowane ruchy i takie szybsze. Ta podkładka jest mega spoko właśnie ze względu na swoją grubość. Grubość. Te 5 mm robi roboty. 5 mm to jest lepiej, no to poczuć. Powiedziałby Wojtek. W każdym razie zostaje nam jeszcze kategoria numer 3, czyli podkładki powyżej 150 czyli zł. Tak zwane na bogato. Lewa czy prawa? Prawa. Prawa dla mnie. Nie, no prawa ja powiedziałem, halo. Gdzieś lewa. Nie. Nie, no dobra, to pomysł. Ja chciał oszukać. Dobra, lewa dla Arka, dawaj. Jaka lewa dla Arka? No prawa dla Arka, no. Sorry, no dawaj już tam nie miksuj, tak. No go, prawa dla mnie, tak? O. Dzień dobry. Dzień dobry. California Access Stingray. I Razer RGB Fly. Gaming Mousepad. Obie są sztywnymi podkładkami dla graczy z podświetleniem krawędziowym. Zobaczmy, jak wyglądają. Podkładki już są na stole, są rozpakowane, podłączyliśmy je i na pierwszy rzut oka widać znaczną przewagę podkładki, którą ja wylosowałem. Czyli to, że listwa z podświetleniem, która jest dookoła, jest wyprowadzona do góry, a nie pod spód. Tak. Jest znacznie szersza niż to, co prezentuje Razer Firefly. No. Faktycznie moje podświetlenie widać tylko z dalszej perspektywy, jeżeli grasz, to już te podświetlenie jest ukryte i to jest faktyczny minus. No musisz liczyć na to, że masz biurko ciemne, od którego się będzie to wszystko odbijało i będziesz jakoś widział. Tutaj ta podkładka cały czas robi wrażenie. Jednym zasadniczym minusem jest to, że w środku widzę dosłownie 4 czy 5 diod, które się zmieniają, więc te strefy podświetlenia będą dość ubogie, ale ładnie rozprowadzone jest światło dookoła.
Dla obu można pobrać softa ze strony producenta, więc jeżeli chcielibyście się tym zainteresować, pobawić z efektami, z kolorami, to szybciutko download i działamy. Tutaj podświetlenie jest ukryte, ale wydaje mi się, że jakościowo trochę ciekawiej rozwiązane. Logo też się świeci, u Ciebie też? Też. Tak jest. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o powierzchnię, to nie jestem zbytnio fanem tych twardych podkładek, a Ty? No akurat tak, z której jest całkiem przyjemna. Jest taka jakby delikatnie plastikowa, przez to mam wrażenie, że myszka się lekko zapada i fajnie się ślizga po niej. Ta na pewno ma większy poślizg, ta jest bardziej chropowata. Znam ludzi, którzy chcą mieć jeszcze dodatkowe podświetlenie gdzieś u siebie na biurku. Im zależy właśnie na takiej sztywnej podkładce, bo być może korzystają w podróży, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, i potrzebują mieć podkładkę, żeby ją wziąć ze sobą na kolano. Może tak jest. Co sądzicie o naszych propozycjach? Czekamy na Wasze komentarze, czekamy na Wasze głosy i powiedzcie, czy spodziewacie się może jakiegoś ciekawego prezentu pod choinką? Być może albo coś z naszej listy trafi w Wasze paczki. Albo może sami kupujecie i powiedzcie, na co się zdecydowaliście, czy było to coś z naszych propozycji, czy może mieliście jakiś swój pomysł, pomóżcie innym dobrać prezenty. To już wszystko w tym materiale, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę, subskrypcja. Wpadnijcie koniecznie na drugi materiał, który właśnie teraz ma swoją premierę na drugim kanale. Do zobaczenia. Do zobaczenia.